Siemanko, z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj są ze mną widzowie i gramy w zjeżdżający dom. Tak pokrótce, słuchajcie, mamy tutaj domy, będziemy sobie je spawnić. Musimy w nich usiąść, bo jak nie usiądziemy, to totalnie nie przetrwamy. Jak w nie wejdziemy i usiądziemy na specjalnych krzesełkach, to mamy szansę przetrwać. Bo właśnie naszym zadaniem jest, słuchajcie, przetrwać. Będziemy zjeżdżali tam na koniec, jak widzicie te domy, sobie ja ze zjeżdżalni będziemy jechać, no i te domy będą, wiecie, pokonywać różne przeszkody i będą się dozwalały, a my musimy jak najdłużej przetrwać i jak najdalej tym domem zajechać, więc uwaga, spełnimy nasz dom, wbiegamy do tego domu, strasznie szybko tutaj w ogóle chodzimy, siadamy, dawajcie ludziska, siadajcie, ludzie mogą normalnie tutaj wejść do mojego domku, nie muszą mieć jakiegoś osobnego, siadajcie, siadajcie, jeszcze jedno jest, wolne, siadaj, dobra, patrzcie, no i jedziemy, tylko najgorzej, że zderzyły się dwa domy, to jest ciężkie, tutaj oczywiście będzie się coś po każdej rundce zbierało, coś typu jakby końsy, zobaczymy. No i będziemy mogli sobie upgrade'ować nasze domy. Tutaj jak widzicie pojawił się dom, jeden taki inny przed nami, który nam blokuje w ogóle tą drogę. Ale my go spychamy i zaraz będziemy sobie zjeżdżać i zobaczymy ile z niego zostanie, słuchajcie. Bo on będzie tym pierwszym takim domem. O nie, chyba my jednak będziemy tym pierwszym domem, który wpadnie na różne przeszkody. Patrzcie, że tutaj jest jakiś zamek, taka wieża. I spójrzcie, i tu są wystające kamienie, które rozwalają nam dom. Już nie mamy podstawy domu, ale ja nadal siedzę. Dziewczyn nie ma, już ze mną nie ma, ale ja nadal siedzę, słuchajcie. Krzesełko nadal jest w domku. Jak najmniej, słuchajcie, trzeba zahaczyć tych kamyków, żeby ten dom nadal, wiecie, stał. Dawaj, dalej domie, dawaj. O nie, ale mega daleko, słuchajcie, zajechałam. No powiedziałabym, już w sumie prawie pod końcówkę tej zjeżdżalni, bo wydaje mi się, że tam byśmy jak się dostali, to już tam jest czysta w ogóle podłoga. Więc wiecie ogólnie już o co chodzi po prostu w tej gierce. Bardzo łatwa gra. Więc tutaj jest taki domek spełniony, ale ja bym chciała zobaczyć, czy możemy sobie spełnić na przykład jakiś inny. Czy za co to jest? Dobra, możemy spełnić też jakiś inny. Okej, w takim razie ja sobie tutaj siądę. Dziewczyny siadają razem ze mną. Znajdźcie po prostu krzesełka, znajdźcie krzesełka. Tu jest jeszcze jedno krzesełko. Oj, na górze też były krzesełka. Ale dobra, jedziemy sobie innym samochodem, chciałam powiedzieć autem. Będziemy sprawdzali, słuchajcie, każdy dom. Ej, no ten dom, co to się stanęło? Ej, no, zniszczyło nas. Dobra, jeszcze raz, powtórka. Jeszcze raz spełnimy ten dom. Dobra, 30 sekund trzeba poczekać. Dobra, w takim razie nie. Wchodzimy do tego drewnianego. Dobra, pyk. Ciężko tu usiąść ogólnie, bo... No, czemu on zniknął? Ludzie, czemu zniszczyliście mi te domy? Dobra, to coś innego. Ja będę chciała zespełnić ten, ale muszę poczekać 10 sekund, słuchajcie, na to. Bo bardzo bym chciała co rundkę na przykład wypróbować inny domek. Tylko, że wydaje mi się, że, słuchajcie, te domki będziemy mogli, co są tutaj do wybrania, ale tamte to będziemy musieli przetrwać raz, aby je sobie tutaj zespełnić, bo widzicie, dwa winy, dopiero można zespełnić ten dom. Tutaj jest jeden win, dopiero można zespełnić ten dom. My jeszcze nie mamy żadnego winu, więc spełnimy te takie darmowe domy. Dobra, lecimy. Słuchajcie, no taka łatwa giereczka, wiadomo o co chodzi, tylko nie wiem jak ja wytłumaczyłam. Na górze są kolejne domy i tam już jest na przykład 34 winsy. Łajacie. Dobra, lecimy. Okej, pyk. Najlepiej tak odbić się i trochę pokonać tego dystansu właśnie o tak górą, ominąć dużo tych kamyków. O jacie, ale patrzcie jak dużo jest jeszcze drogi przed nami. No nie, poprzednia rozgrywka była o wiele, wiele lepsza. Serio, zamkniemy sobie ten store. Okej, houses, dobra. Tutaj są te nasze housesy. W takim razie, słuchajcie, przejdźmy gdzieś dalej. Czy my jechaliśmy tym drewnianym? Chyba nie jechaliśmy tym drewnianym. Czy można go zespełnić? Oj, można, ale tak się ciężko w nie wchodzi, bo słuchajcie, od razu jest ten speed. Dobra, zajęłam od razu to siedzonko, więc niech będzie. Może to był dobry wybór. Okej, tu jest zdecydowanie mało siedzonek. O jacie. Dobra, jedziemy, słuchajcie. To już jest trzeci domek wypróbowany przez nas.
Zobaczmy, jak nam pójdzie. Chociaż nie wiem, czy dobrze nie byłoby wybrać takich właśnie dużych domów, czyli one będą się długo nam rozwalały. No ale zobaczymy. Taki drewniany domek, to on może długo nie przetrwać. On się w ogóle cofa na tej zjeżdżalni. O co kaman, o co kaman. Ja nie mogę, czy ktoś to robi? Dobra, jeden kawałek dachu już odpadł. Oh my god, podłoga też. Nie ma już nic. Nie. Ale ja nadal siedzę z dziewczynami. Siedzimy, patrzcie, jak się trzymamy. O nie. I padam, ale jeszcze jakby żyję, bo patrzcie, mój pasek jeszcze jest, ale ja już wypadłam z toru. No i po prostu będę sobie tak lecieć, aż padnę. Lipa, lecimy w jakieś inne miejsce. Chcemy jakiś inny domek. To chcę, tylko chciałabym tam wejść. Oj, mega ciężko jest tam wejść. Bo teraz jak się wejdzie na te szare pole, to słuchajcie, mamy takiego speeda. No. Czy ja tu wejdę? Czy w ogóle mam wolne miejsce? Dobra, mam. Już miałam odpuścić, ale mam. Okej, tutaj są tylko dwa miejsca, słuchajcie, w tym takim wagoniku. Jedziemy, sprawdzimy teraz ten wagonik. Dobra, inni się nadal pchają, ale tam nie ma totalnie miejsca. Po co wy się pchacie? Poczekajcie na nas. Ups. Zaraz przyjdziemy, jeszcze raz, zaraz sobie zjedziemy czymś innym teraz. No, powiem wam, że mega mocno już ten dom się rozwalił, bardzo mocno, chociaż koła jeszcze ma. Nie wyleć z mapy, oh my god, słaby dom, nie polecam go wam, naprawdę nie polecam, dobra. Chcę detnąć, dobra, okej, dedłam. No i słuchajcie, jeszcze chyba tutaj nam został taki jeden domek. Został, okej, tylko 27 sekund jest do zespałnięcia, ale patrzcie, sprawy dom, więc można byłoby to zrobić. No tamtych domów na pewno nie mogę, bo zobaczcie, tutaj jest jeden win, a my tyle nie mamy. Ha, my tyle nie mamy, ale zespałniłam go. Wow, ale go zespałniłam, czyli mogę? Dawajcie, dobra, będziemy brać wszystko, co nam pozwolą, elegancko. Ej, no... nasz dom się w ogóle tutaj zblokował. Chyba nim, słuchajcie, nie pojedziemy. Patrzcie, on nie chce pojechać. Dobra, wychodzę stąd w takim razie. Nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło. Więc lecę tutaj. Go już można zespałnić, co nie? Dobra, da się. Tu jest wejście, oh my god. Dobra, dałam radę. Okej, będę sobie siedziała na tym siedzonku. Odsuwamy kamerę. I mam nadzieję, że dobrze sobie tutaj pojedziemy, że się nigdzie tutaj nie zawiesimy, jak ten nasz stary dom. W prawo, trochę w prawo, nie na tą trawę. Nie na tą trawę. Dalej. Jeszcze trochę. No dobra. Niebawem wypróbujemy inne domy, a wy po prostu obstawiajcie w komentarzach, który dom najlepiej to przetrwa. Co to się wydarzyło tutaj? Ej, ale o co tu chodzi? To trzeba powtórzyć moim zdaniem. Bo dom jest cały, jak widzicie. Jemu się nic nie stało jeszcze. Nawet nie zdążyło mu się nic stać. A słuchajcie, nas gdzieś tam wywaliło. Więc chciałabym zrobić reset. Tylko nie wiem. Dobra, reset, bo będziemy się tak w kółko kręcić 100 lat. Więc lecimy jeszcze raz zespełnić może ten sam dom. Albo w ogóle tutaj coś innego. Poczekajcie, a tutaj jest coś dziwnego. Dobra, tych nie można. Okej, tu ktoś zespałnił ten dom. Wejdźmy jeszcze raz do niego. W takim razie. Mam nadzieję, że się tutaj z nim nic nie stanie. Nie zepsuje się. Tam nigdzie się nie zaczepi. Ja bym chciała tylko miejsce sobie zająć, aby móc usiąść. Ej, usiądź, Belka, bo nie przetrwasz. Belka, bo nie przetrwasz. Patrzcie. Walczę o to miejsce. I nie mogę w ogóle usiąść, ale tragedia, dobra, tutaj, okej, tutaj to z łatwizną usiadłam. Jedziemy, na niczym się nie zatrzymaliśmy, więc jedziemy. I jak my się tutaj rozwalimy? Ja siedzę w ogóle przy ścianie, więc to jest słabe miejsce, powiem wam. Kiepskawe miejsce. No ale jedziemy. Oho, pięknie. Nie, no i elo, nie lubię tego domu. Aby szybciej to wszystko trwało i nie czekać, to chciałam się zrespawnić. Tylko czemu mnie to nie zrespawniło? Dobra, lecimy. Może jakieś inne domy poprosimy? Ten jest ciekawy. A ten można? O, można, dobra. A, troszkę, dobra, weszłam, okej, fajnie. Ale można iść, proszę państwa, na górę i ja to właśnie zrobię. Liczę na to, że są jakieś miejsca. O, siedzę na czymś takim, dobra, spoko. Można siedzieć na czymś takim. Jedziemy.
Z komina, słuchajcie, coś leci. Tu ogień jakiś, dym. Tutaj też. Czemu tutaj też? Dobra, jedziemy. Okej. Przyjęłam dzisiaj taką taktykę, znaczy teraz. Ej, czy to będzie win? Bo patrzcie, gdzie mnie wysadziło. W ogóle poza mapę. Powinnam mieć wina. Czy to dlatego, że zajęłam piętro, a nie parter? Sprawdźmy tu. Reset. Ej, dziwna ta gra ogólnie. I trzeba tutaj troszeczkę sobie popykać naprawdę, żeby trafić na taki dom, który dobrze poleci po prostu. Dwa winsy. A dlaczego to kliknęłam? Dobra, a coś takiego? Tu 12 winsów. Oh my god. Dobra, wolę taką pod... Jejku, nie stawajcie na tym, bo to tragicznie wygląda. Dobra, tu jestem bezpieczna. Teraz tak. O, to! To chcę. Jak to? Przecież już mi powinno zaliczyć na jednego wina. Dobra, to ten dom spróbujmy. Ale on sam w sobie już jest dziurawy. To jak ja mam przetrwać? Jeszcze mi siedzenie zabrali. A tu dla mnie? Dobra, dzięki, elo. No, nie chcę tutaj być. O, a tu? Nie można, patrzcie, bo trzeba mieć dwa winy. Oh my god, dobra. Trzeba przybrać jakiś inny dom. Na trawę trzeba wjechać. Nie mogę go zespawnić, więc wejdziemy po prostu do tego domu. I gdzie sobie zasiądziemy? Tutaj, myślę, że tutaj sobie zasiądziemy. Dobra, okej, w takim razie słuchajcie, no nie dolecieliśmy do mety, więc nie mamy wina, nie możemy innych domów sobie tutaj sprawdzić. Trudno, ale to będzie nasz ostatni dom w dzisiejszym odcineczku. Trzymajcie kciuki, aby jak najdalej tam dojechać. W ogóle najlepszą naszą próbą to była ta pierwsza, z tego co pamiętam. Tak naprawdę pierwszym razem byliśmy najdalej jak się dało. O nie, a dajcie spokój, tragedia, co za w ogóle zjeżdżalnia okropna, dlaczego to się tak dzieje? No ale trudno, dajcie znać, jak wam poszło w tej gierce, czy wpadliście na metę, czy wam się udało. Zostawiajcie też łapy, suby, dzwoneczki, wpadajcie też na bellastay.pl. No a ja się z wami żegnam i jutro widzimy się w kolejnym odcineczku. Możecie mi dać znać w komentarzu na przykład, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale jutro. Pa, pa!